If you listen carefully enough, the past whispers to you. We're here to see Albus Dumbledore. That would be my brother. The world as we know it is coming undone. Grindelwald is pulling it apart with hate. If we're to defeat him, you'll have to trust me. This is the team that's going to take down the most dangerous wizard in over a century. A magizoologist, his indispensable assistant. A wizard descended from a very old family, a school teacher. And a muggle. Dumbledore asked that I give you something, Jacob. Are you kidding me right now? Who wouldn't like our chances? To save the world, are we? Things are not quite what they appear. Swivel, but delicately. I'm swiveling, aren't you swiveling? Begins today. What is this place? The room we require. Correct. 3 points to Hufflepuff. Mm-mm. Very dangerous. It's very powerful. If it got in the wrong hands, you know, mess you up. Where did you get it? I got it for Christmas. Witam, moi drodzy, serdecznie. Resi się kłania. Tak sobie patrzyłem ostatnio i myślałem, kurde, recenzję robiłem niedawno. Ale jednak jestem wam to winien, bo odcinki natomiast czy streamy robię o wiele rzadziej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze A. Pracy mam bez liku. B. Jestem zmęczony po robocie. C. Ostatnio robię dużo remontów. D. Pewne prywatne problemy mnie nie złamały. Chrzanić hejterów i po prostu idę dalej, nie? Jeśli chodzi o tego... Jeśli chodzi o dzisiejszy temat recenzji, to jest to film, na którym byłem właściwie kilka dni po jego premierze, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o jego recenzję, no to jednak zaczekałem, aby dobrze sobie wszystko przemyśleć. Bo tak jak się nie przygotowałem do zbrodni Grindelwalda, no to efekt był porażający. Tina Gornstein. Tutaj poprawka z ostatniego odcinka, pewno już na mnie się wydzielacie, że jak mogłeś tak kultową postać sobie zapomnieć. No to przypomniałem sobie. Na 2 minuty po zmontowaniu materiału i wrzuceniu go na YouTube, więc już nie było sensu tego rozmontowywać, sklejać na nowo, bo bym i tak nie pamiętał, jak się to powiedzmy robi, nie? Nie powiedziałbym tego, co powiedziałem wam wcześniej. To tyle, jeżeli chodzi o zbrodnię Grindelwalda. Ogólnie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to mówimy tutaj o tajemnicy Dumbledora, czyli kontynuacji bezpośredniej. Dumbledore musi powstrzymać Grindelwalda, ale nie może tego zrobić ze względu na przysięgę krwi, którą zawarł, czy braterstwo krwi, w zależności jak zwał, tak zwał,
którą zawarł z Garethem Greenwaldem, kiedy byli bardzo młodzi. Greenwald, zdający sobie sprawę, że nie może pokonać Dumbledora w bezpośredniej walce, to próbuje wygrać to politycznie. I potrzebuje do tego wygrania takich wyborach na wodza. Oczywiście na drodze próbuje mu stanąć Newt Scamander oraz jego ekipka. Ważna sprawa, że Tina nie jest członkiem tego zespołu, bo w tym czasie objęła ważne stanowisko w Ministerstwie Magii, jeśli chodzi o tego. Jeżeli chodzi o nią, tutaj wiem, o co chodzi, ale wam nie powiem, bo nie chcę wam psuć fabuły filmu samego w sobie. Aberforth Dumbledore jest tutaj również przedstawiony, brat Albusa jest obecny. Co więcej, gra tutaj dość znaczącą rolę. Nie chcę wam mówić za bardzo jaką, bo to naprawdę warto odkryć samemu, ale jest to warte zainteresowania i uwagi. No i w każdym razie sprawa bardzo się komplikuje. Queenie Goldstein zmaga się sama ze sobą, czy stoi po stronie czarodziejów, czy po stronie Grindelwalda. Asystentka Newta Scamandera się też pojawia. Tym razem gra ona no mniej więcej podobne skrzypce. Brat, który ma osobistą wendetę do Grindelwalda za zamordowanie tej. Jego narzeczonej, jego właśnie bardzo kochany, jego ukochany, i to po prostu Tezeusz bardzo chce zobaczyć upadek Grindelwalda, więc zgadza się pomóc swojemu, no, można by go nazwać trochę zdziwaczałemu bratu. Ale według mnie ta piękna kompozycja obu braci to jest to, czego wszyscy, powiedzmy, potrzebowaliśmy, że Newt nie jest już tym razem sam, że teraz jest naprawdę mamy widoku wojny czarodziejów, jaką Grindelwald toczył ze światem właśnie czarodziejów. I tutaj właśnie widzimy, co tak naprawdę było mówione o tym, że w granicach swojej potęgi dysponował on mocą, o której Czarny Pan mógł sobie pomarzyć, dlatego że właśnie no, Grindelwald niszczy świat czarodziejów od wewnątrz. Dostajemy bardzo dużo Hogwartu, choć nie jest on centrum wydarzeń tym razem. No cóż, poczekajmy na Harry'ego Pottera, nie? Albo następną część, prawdopodobnie być może ostatnią, bo w tajemnicy Dumbledora finał jest z Przysięgą Krwi związany, ale nie będę wam o tym mówił. No ale w każdym razie mamy tutaj, jeżeli chodzi o to, to mamy wendetę kilku bohaterów. No i brak możliwości walki ze strony Dumbledora, który oczywiście bardzo by chciał walczyć, bo wie, że Gellert jest zły i ogólnie i tak dalej, to nie może nic zrobić. Przejdźmy do postaci, bo tutaj akurat będę chciał się zatrzymać. Newt Scamander, no to jest Newt Scamander. Sympatyczny magizoolog, który widzi w każdej istocie dobro, który chce czynić dobro dla dobra wyższego, po prostu w kwestii wyższego celu. Jego asystentka, która pomaga Newtowi za właściwie każdą możliwą cenę powstrzymania Grindelwalda. Jerzy Kopkowalski jest oczywiście mugolem, który po raz już trzeci staje do wojny z Grindelwaldem i tak naprawdę aż takie, powiedzmy, zaangażowanie w daną sprawę, jestem pełen podziwu. Dumbledore trzymający się z boku, ale jednak jesteśmy cały czas wrzuceni w akcję z jego różnymi mądrościami. Pojawia się też McGonagall. Tezeusz, który wydaje się, że bardziej ufa swojemu bratu już niż było to właśnie w zbrodniach Grindelwalda, ale no i parę tam nowych postaci, ale najbardziej, co jest mi
potrzebny, co mnie najbardziej boli, to sam Grindelwald. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, jak Grindelwald wyglądał w zbrodniach Grindelwalda, w fantastycznych zwierzakach, jak je znaleźć, a jak wygląda tutaj. Tam wyglądał jak naprawdę taki właśnie zły czarnoksiężnik. Tu wygląda jak zwyczajny, skorumpowany polityk. To jest bez sensu. Jak już się czegoś trzymamy, to trzymajmy się jednej wersji, jak Grindelwald wygląda, więc jednak bardzo proszę twórców, jeżeli to oglądacie, jeżeli mnie rozumiecie, trzymajcie się jednego schematu, a nie dwóch różnych postaci, bo ja kiedy pierwszy raz zobaczyłem Grindelwalda, to pomyślałem, że to ktoś udaje, albo Grindelwald zaś coś wypił, przez co przybrał inną formę, nie? A tu się okazuje, że tak go zaprojektowali na potrzeby filmu. Ja rozumiem, że film był dość szybko tworzony, ale no proszę was, no to tyle. Obsada aktorska naprawiła wiele błędów. W tym sam Grindelwald pokazał klasę dzięki temu, że co prawda wyglądał, oglądało mi się jego jako z jego twarzy totalnie źle. To mimo wszystko bardzo podobała mi się fabuła i ten charakter Grindelwalda. Więc nadrobił to, no i wiele postaci wiedziało, do czego gra, wiedziało, bo to jest częsty problem kinematografii, że postacie tak naprawdę nie wiedzą, do czego grają. Na przykład, jak wiecie, w prequelach do Gwiezdnych Wojen często nie wiedziano było, mogliśmy odnieść takie wrażenie, że aktorzy nie wiedzą, do czego grają. Tutaj nie było takich możliwości, mimo że film jest jeszcze bardziej, powiedzmy, świeży. Klimat. Wchłaniamy klimat magii i czarodziejstwa zarówno Hogwartu, jak i tych miejsc, które odwiedzamy. Tym razem zawitamy do Niemiec, więc jest to naprawdę super sprawa, że razem z Newtem odkrywamy coraz więcej tych, coraz więcej świata czarodziejów w różnych krajach. Przeczucie mówi mi, że w następnej części też, mimo że Dumbledore ma się zmierzyć z Grindelwaldem, to Newt będzie mu w jakiś sposób towarzyszył. Newt Scamander już zaszedł tak daleko z nim, że po prostu, no jakby teraz sobie odpuścił, to byłbym naprawdę zdziwiony. Poza tym Grindelwald mu raczej nie odpuści. Także klimat jest super. A jeśli chodzi o strach, no to strachu nie ma, bo to nie horror. No i można poczuć potęgę magii, potęgę właśnie świata czarodziejów, to na pewno jest na plusie. No minusem są niektóre postacie, które bardzo się zmieniły, no i często nie wiemy nawet, kim są, a dopóki się nie, powiedzmy, nie zwrócą w ich kierunku, jak na przykład sam Grindelwald. Credence'a to ledwie poznałem, no bo wiecie, tam Credence taki, wiecie, że taki krótko ścięty facet, no to jest Credence, to jest ten, który był w Fantastycznych, ale go dostajemy jakiegoś długowłosego, no bez jaj, no bądźmy szczerzy, ten postacie muszą wyglądać w miarę realistycznie, jak na przykład Voldemort czy Harry Potter zmieniali się nieznacznie na przestrzeni tych lat, no bo Harry pokazywany był, że się zmieniał z powodu tego, że no wiadomo, dorastał, a Voldemort, no to był Voldemort, nie? Na Grindelwald też powinien nieść takie blizny różnych swoich tych, swoich walk. No to jednak musi zostać naprawione. Miejmy nadzieję, że teraz będą się trzymali jednego utartego schematu. No to podsumowanie. Fabuła super, bardzo mi się przyjemnie to oglądało. W Tajemnica Dumbledora jest kolejną świetną produkcją spod właśnie świata czarodziejów, świata magii i czarodziejstwa z Hogwartu. Postacie, poza zmianami wyglądowymi, które bardzo mnie kuły w oko, w porządku. Obsada aktorska świetnie się spisała. No i klimat możemy chłonąć, no i potęga świata magii również jest super na wysokim poziomie. Ogólnie film dostaje ode mnie 9 na 10. Dlaczego 9 na 10? Już tłumaczę. Dlatego, że po prostu zawiodłem się na tym, jak niektóre postacie wyglądają. I tak jak podkreślałem wielokrotnie, sam Grindelwald jest dla mnie, no za dużo zmian zaszło w nim. O tyle, o ile Credence'a jestem w stanie jeszcze przywołać, tak Grindelwalda nie jestem w stanie. Przynajmniej z wyglądu, bo jak się odezwie, to już naprawdę jest, możemy mówimy, o kurde, to ten Grindelwald, którego pamiętamy, nie?
Jeżeli tylko polubiliście pierwsze dwie części, no to ta trzecia na pewno wam się spodoba równie mocno. No i cóż. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, follow na Instagramie i Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. If you listen carefully enough, the past whispers to you. We're here to see Albus Dumbledore. That would be my brother. The world as we know it is coming undone. Grindelwald is pulling it apart with hate. If we're to defeat him, you'll have to trust me. This is the team that's going to take down the most dangerous wizard in over a century. A magizoologist, his indispensable assistant. A wizard descended from a very old family, a school teacher, and a muggle. Dumbledore asked that I give you something, Jacob. Are you kidding me right now? Who wouldn't like our chances? Off to save the world, are we? Things are not quite what they appear. Swivel, but delicately. I'm swiveling, aren't you? You're swiveling. Correct. 3 points to Hufflepuff. Can I? Mm-mm. Very dangerous. It's very powerful. If it got in the wrong hands, you know. Mess you up. Where did you get it? I got it for Christmas.